Dzień dobry, Tomasz Bożorocki, witam Państwa w kolejnym odcinku programu z historią na ty. Lipiec 1944 roku wszedł do historii Wilna jako czas powstania wileńskiego. 7 lipca rozpoczęła się operacja Ostra Brama. Oddziały Armii Krajowej zaatakowały okupowane przez Niemców Wilno. Jednak natarcie okowców zalamało się, a do Wilna zbliżyły się oddziały Armii Czerwonej. Dlaczego wymarzona wolność zamieniła się w kolejną okupację? Dzisiaj będę szukał odpowiedzi na te pytanie i nie tylko na te. Zapraszam! Kolonia Wileńska. Miejsce przepełnione bohaterstwem, ale też i ogromnym cierpieniem. To tu rozpoczynają się walki o Wilno. 22 czerwca 1941 roku Armia Czerwona przystąpiła do realizacji planu operacji Bagration. Celem operacji było nie tylko zniszczenie głównych sił niemieckich na froncie wschodnim, ale także przekroczenie byłej sowiecko-niemieckiej granicy. Realizacja tego planu oznaczałaby ponowną okupację Polski, Litwy, Łotwy, Estonii oraz okupację całej Europy Wschodniej. Na początku 1944 roku oddziały partyzanckie Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej stanowiły poważną siłę, z którą musiał liczyć się okupant. Oddziały wyróżniały się swoim uzbrojeniem, liczebnością oraz doświadczeniem. W końcu wiosny 1944 roku przystąpiono do realizacji planu Burza. Nie tylko zaktywizowano działania dywersyjne na tyłach wojsk niemieckich, ale przede wszystkim przystąpiono do przyszykowania powstania w Wilnie. Aktywizacja działalności partyzanckiej nie tylko zakłóciła porządek na tyłach wojsk niemieckich, ale przede wszystkim wpłynęła na morale okupantów. Interesujące jest to, że w okresie czerwca i lipca 1944 roku polskie oddziały partyzanckie dokonały ponad 30 akcji zbrojnych skierowanych przeciwko okupantowi. Postęp Armii Czerwonej zmusił dowództwo Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej przynaglić początek realizacji operacji Ostra Brama. Inicjatorem operacji Ostra Brama był cichociemny major Maciej Kalienkiewicz, pseudonim Kotwicz. Plan zakładał zdobycie miasta połączonymi siłami okręgów Wileńskiego oraz Nowogródzkiego, co w sumie musiało stanowić 12 tysięcy żołnierzy. Uderzenie planowano od strony wschodniej oraz południowo-wschodniej. Plan został zaakceptowany w Komendzie Głównej Armii Krajowej 12 czerwca. Początkowo zakładano uderzyć 7 lipca wieczorem, jednak postęp Armii Czerwonej zmusił przynaglić realizację operacji. Dowódca Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej, pułkownik Aleksander Krzyżanowski-Wilk, wydał rozkaz przyspieszyć akcję i rozpocząć ją w pierwszych godzinach 7 lipca. Nowy rozkaz nie dotarł na czas do wszystkich brygad, ponieważ brygady były w drodze na pozycje wyjściowe, dlatego w pierwszym rzucie na miasto uderzyło z planowanych 12 tysięcy zaledwie 4 tysięcy żołnierzy bez należytego wyposażenia, bez rozpoznania oraz wsparcia. Także 5. Brygada rotmistrza Zygmunta Szendzielarza Lupaszki wycofała się z realizacji operacji. Zresztą na to miał pozwolenie komendanta Wilka, pułkownika Aleksandra Krzyżanowskiego, ponieważ 5. Brygada była bardzo zagrożona przez Sowietów, bo zwalczała sowiecką partyzantkę. Postęp Armii Czerwonej był bardzo prędki, natomiast opór Niemców zaciekły bardziej, niżeli przewidywano początkowo. Maciej Kalienkiewicz zakładał, że w tym czasie Niemcy będą w odwrocie i po wybuchu powstania w Wilnie po prostu uciekną. Jednak na rozkaz Adolfa Hitlera Wilno zostało zamienione w twierdzę, której broniło 17 tysięcy żołnierzy wspartych przez lotnictwo, artylerię oraz broń pancerną. Wobec tej potęgi siły Armii Krajowej okazały się zbyt szczupłe, dlatego współpraca z Sowietami była nie do uniknięcia.
Już w południe 7 czerwca pierwsze oddziały Armii Czerwonej 3 Frontu Białoruskiego pod dowództwem generała Iwana Czerniachowskiego znalazły się na przedpolach Wilna. W sumie w walkach o Wilno wzięło udział ponad 100 tysięcy sowieckich żołnierzy wspartych przez artylerię, lotnictwo oraz czołgi. Żołnierze Armii Krajowej w wielu miejscach udowodnili, że swoją wartością bojową dorównują doświadczonym oddziałom frontowym. W nocy, w przeddzień zakończenia walk o Wilno, grupa Reinera Stahela w ilości 3000 żołnierzy przedarła się przez sowieckie okrążenie i zmierzała w kierunku zachodnim. Właśnie tutaj, w miejscowości Krawczuny, Plocieniszki, Nowosiolki, Girule, natknęła się na drugie zgrupowanie Armii Krajowej pod dowództwem majora Mieczysława Potockiego-Węgielnego. O tej bitwie porozmawiam ze znanym wileńskim historykiem Mirosławem Gajewskim. Panie Mirosławie, w jakich okolicznościach doszło tutaj do bitwy? W lipcu, na początku lipca trwały walki o Wilno. Wiecie, że od wschodu szło wojsko sowieckie, też czynny udział przy wyzwalaniu Wilna, gdzie brała udział Armia Krajowa, właśnie, żeby pokazać się w roli gospodarzy. Obronny punkt Wilno, czyli Festerplatz Wilna, liczył około 10 tysięcy żołnierzy. Naprawdę Hitler miał taką nadzieję, że Wilno się będzie trzymało długo, jednak w końcu, no w sumie to się Wilno trzymało chyba za dobrych kilka dni, bo jednak nawala sowiecka była bardzo duża, była ciężka broń, było ciężko uzbrojenie, czołgi. Przyjęto decyzję, że trzeba z Wilna uciekać. Właśnie Zakręt, Karolinka, dwór Zameczek i właśnie wyszło na te opole. To będzie wieś Podziekoniszki, była wieś. Właśnie we wczesnych godzinach porannych doszło tutaj do styczki między drugim zgrupowaniem Węgielnego oraz to ostatkami zalogi niemieckiej miasta Wilna. Dokąd grupa generała Stahela zmierzała? Dlaczego właśnie znaleźli się tutaj w Krawczunach? Była przewidziana zrobienie przeprawy przez Wilię koło Waki Kowieńskiej, właśnie przy ujściu rzeki Waki do Wilii. Tam na nich czekali dział spadochroniarzy niemieckich, właśnie to oni mieli pomysł właśnie w tej przeprawie. Dlatego Niemcy szli w tym kierunku zachodnim i mieli właśnie przez te tereny, przez wieś Bieluny. Czy Polakom udało się pokrzyżować niemieckie plany? I w ogóle, czy AK-owcy planowali stoczyć taką walkę tutaj? Na pewno walka była nieoczekiwana dla obu stron, bo na pewno Niemcy też nie oczekiwali, że tutaj spotkają jakieś większe wojska. Na pewno nie myśleli też o tym AK-owcy, jednak mieli nadzieję, że też, że no, Wilno trwają walki, że jednak to Wilno może się tam po trochu podda, że Rosjanie okrążają Wilno. Pokrzyżowali plany Niemców Polacy, bo jednak była duża bitwa, było około 1000 Polaków wtedy mogło, bo to jednak wyliczyło kilka brygad. I doszło do walki. Niemców było około 3000, Polaków było około 1000. Jednak summa summarum Niemcy przegrali tę bitwę, bo jednak sami Niemcy mówią, że po tej bitwie ocalało około 2000 Niemców. Dużo się podało, dużo zginęło, dużo się rozbiegło. Polaków zginęło i było rannych około 100 osób. No bitwa, można powiedzieć, wygrali Polacy. Czyli w sumie udowodnili AK-owcy, że dorównują swoim doświadczeniem i wartością bojową oddziałom frontowym? Na pewno, czy była to trudna walka, bo jednak Niemcy byli zaprawieni w walce, Polacy jednak to byli często byli chłopcy ze wsi, mało strzelani. Tutaj w Krawczunach mamy pomnik upamiętniający tę bitwę. Skąd się tu wziął i w ogóle kto pielęgnował tę pamięć o tej bitwie w czasach okupacji sowieckiej? To było w pamięci miejscowych mieszkańców, to było przekazywane to od pokoleń, bo to jeszcze młodzież pytało dziadków, jak to wszystko szli. Pamiętali osoby starsze, jak to szli ci Niemcy. I też właśnie tuż kiedy w czasach tej perestrojki tak zwanej przy Związku Radzieckim, no była taka możliwość trochę to wszystko upamiętnić. Inicjatywa była Związku Polaków na Litwie oraz mieszkańcy Gudel. To jest wieś, tutaj jest blisko położona. Myśleli, że właśnie w tym miejscu zginął Jurand. Że to takie byli wzgórza, że niby to mówili w miejscowie, że właśnie tutaj został zastrzelony, właśnie na tym wzgórzu. Właśnie w 1979 roku, 1 września, było to otwarcie, uroczyste otwarcie tego pomnika. Naprawdę było dużo ludzi, też na tym uroczystości byłam, jeszcze będąc dzieckiem. Co roku to bywają imprezy. 13 lipca, godziny 15, już chyba od lat, 20 lat, jest duża impreza bywa. To pielęgnujemy naprawdę, to, bo to jest jednak bardzo ważne wydarzenie dla nas, Polaków z Wilnoszczyzny, bo to jest jednak bitwa duża. No właśnie w sumie chyba największa bitwa z II wojny światowej jest na tych terenach. No i to właśnie trzeba jakoś to upamiętnić, trzeba to przekazać dla młodzieży.
zakończeniu walk o Wilno pułkownik Aleksander Krzyżanowski Wilk, mając wytyczne od rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, rozpoczął pertraktację z Sowietami w celu utworzenia Korpusu Wojska Polskiego na bazie wileńskiej AK. Korpus ten miałby politycznie podlegać rządowi w Londynie. 17 lipca właśnie w tym budynku generał Iwan Czerniachowski oznajmił dla pułkownika Aleksandra Krzyżanowskiego, że żadnego wojska polskiego nie będzie. Pułkownik Krzyżanowski oraz szef jego sztabu zostali podstępnie aresztowani. W tym czasie wojska sowieckie rozpoczęły aresztowania żołnierzy polskich w Boguszach, w Turgielach, w Puszczy Rudnickiej oraz w innych miejscowościach Wileńszczyzny zatrzymywano AK-owców. Oficerów wywieziono do obozów w Riazaniu, Ostaszkowie oraz Morszańsku. Natomiast żołnierze znaleźli się w Kaludze, gdzie formowano rezerwowy kilkutysięczny pułk piechoty, oczywiście pod dowództwem sowieckim. Jednak po odmówienie się przez żołnierzy złożenia sowieckiej przysięgi, zesłano ich na ciężkie roboty. Jedni wrócili do ojczyzny w 1946 roku, z kolei inni dopiero po 15 latach ciężkich prac oraz niewoli. Ironią losu jest fakt, że w dniu, kiedy podstępnie aresztowano żołnierzy Armii Krajowej, Biuro Informacji i Propagandy Wileńskiego Kręgu Armii Krajowej wydało odezwę do ludności, w której nawoływano do współpracy z Armią Czerwoną. Odezwa ta zachowała się w tzw. zbiorach bernardyńskich, które możemy znaleźć w litewskim Centralnym Archiwum Państwowym w Wilnie. Wileńska dzielnica kalwaryjska została w całości wyzwolona przez żołnierzy z miejskiego garnizonu Armii Krajowej. Polacy w toku walk o Wilno stracili około 500 żołnierzy, Niemcy od 3 do 4 tysięcy, natomiast Sowieci aż 5 tysięcy. O tym, czy warto było rozpoczynać operację Ostra Brama, porozmawiam z doktorem habilitowanym Tomaszem Balbusem. W jakich okolicznościach powstał plan Burza i co on zakładał? Plan Burza był kolejnym planem po planie powstania powszechnego, zaniechanym w 1942-1943 roku przez Komendę Główną Armii Krajowej. Ten plan zakładał, plan Burza, opanowanie poszczególnych miejscowości, terenów w ramach tak zwanego powstania strefowego, czyli polskie siły zbrojne w kraju, Armia Krajowa, miały opanowywać począwszy od ściany wschodniej poprzez Polskę Centralną aż do granicy przedwojennej zachodniej. Głównie większe miejscowości, aby pokazać, zadokumentować, iż Polacy walczą z Niemcami. Skąd ta determinacja dowództwa Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej rozpocząć operację Ostra Brama? Komenda Okręgu Wileńskiego podlegała Komendzie Głównej Armii Krajowej i wykonywała rozkazy komendanta głównego, stąd też Wilno jako jedno z ważniejszych miast na ścianie wschodniej, w zasadzie najważniejsze na kresach północno-wschodniej II Rzeczypospolitej, musiało ten plan przeprowadzić i nie żołnierzom i nie oficerom było tutaj dyskutować, czy to było zasadne, czy słuszne, czy z Sowietami trzeba iść. Oni po prostu wykonywali rozkazy, a ich żołnierze chcieli wejść do Wilna i mieszkać w tym swoim rodzinnym mieście i na Wileńszczyźnie. Czy żołnierze Armii Krajowej byli w stanie dorównać frontowym oddziałom niemieckim? Żołnierze brygad wileńskich już w czerwcu byli dość dobrze uzbrojeni, jednak nie na tyle, aby mogli w równorzędnych bitwach walczyć z zaprawionymi w boju na froncie wschodnim oddziałami Wehrmachtu, uzbrojonymi w broń ciężką, artylerię, karabiny maszynowe, wozy pancerne. To, co mogli zrobić, to włączyć się do walki, rozpoznać bojem pierwszą, drugą linię umocnień wokół Wilna i potem czekać już tylko na wejście oddziałów sowieckich. Wciąż żywa jest legenda o pociągu pancernym, na który natknęła się 3. Brygada Szczerca w Kolonii Wileńskiej. Czy rzeczywiście był tam ten
Pociąg pancerny. Pociąg pancerny w Kolonii Wileńskiej stanął w godzinach popołudniowych 6 lipca, natomiast tak de facto nie był to pociąg pancerny, tylko to był pociąg saperski, tak zwany bałcuk Wehrmachtu, kompanii Wehrmachtu, przeznaczony do niszczenia torów w trakcie wycofywania się oddziałów frontowych, przygotowany w każdej chwili do odparcia ataku. I na ten skład, schodząc w nocy z 6 na 7 lipca 1944 roku, około godziny 2 w nocy, w całkowitych ciemnościach, można powiedzieć, nadziali się żołnierze brygady Szczerbca, idący bez żadnego rozpoznania. Można powiedzieć, że pierwsze 2 godziny to była masakra oddziałów polskich, które były kompletnie zaskoczone walką z tym pociągiem. Tam poległo co najmniej kilkunastu ludzi, w tym dowódcy plutonów, dowódcy drużyn sekcyjni. Dopiero nad ranem ten pociąg zdołał odjechać. Które brygady bezpośrednio wzięły udział w walkach o Wilno? Większość brygad, z wyjątkiem 5. Brygady Wileńskiej, o tym wiadomo, iż otrzymała pozwolenie od komendanta okręgu pułkownika Aleksandra Krzyżanowskiego-Wilka na odejście w kierunku zachodnim, z tego względu, że była zbyt uwikłana wcześniej w potyczki z bolszewikami. Można było sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby czekiści w Boguszach dorwali Łupaszkę i jego oficerów. To byłoby kilka wyroków śmierci, proces pokazowy w Wilnie. Także większość tych brygad polskich wzięła udział w uderzeniu na Wilno. Na pewno dla pana jest znane zdjęcie, które przedstawia żołnierzy Armii Krajowej stojących na placu katedralnym. Czy rzeczywiście jest to plac katedralny? Mówimy o zdjęciu z czołgistami sowieckimi i z żołnierzami Armii Krajowej, których do dzisiaj nie umiemy rozpoznać, do jakiego oddziału należą. Wszystko na to wskazuje, że zostało to zdjęcie wykonane nie na placu katedralnym, natomiast na zakrecie, gdzie jesteśmy, kilkaset metrów stąd dalej, przy obserwatorium astronomicznym, te charakterystyczne wieżyczki, kopuła. Wszystko na to wskazuje, że tam kilkaset metrów od obserwatorium astronomicznego reporter sowiecki, bo to jest jego dzieło, to zdjęcie wykonał. Wilno zostało wyzwolone wspólnym wysiłkiem Armii Czerwonej oraz Armii Krajowej. 13 lipca o 11 godzinie na Górze Zamkowej pod chorąży Jerzy Jęsk-Krebdeszyn oraz kapral Artur Richter-Zahn wywiesili biało-czerwoną flagę. Jednak po kilku godzinach została ona zamieniona flagą nowego okupanta – Związku Sowieckiego. Chociaż Wilno zostało wyzwolone spod okupacji niemieckiej, jednak rozpoczęła się kolejna tragedia Wilna, Wileńszczyzny, Litwy oraz całej Europy Wschodniej. Okupacja sowiecka, która na kilka dekad odebrała marzenie o wolności. I już zapraszam Państwa na kolejny odcinek programu z historią na ty. Zapraszam do śledzenia profilu programu w mediach społecznościowych oraz do dzielenia się swoimi historiami i odkryciami. Do spotkania na kolejnych szlakach historii znanych i nieznanych.